Tatuaże. Pamiętam, jak kiedyś miałem taki związek internetowy, można powiedzieć, z pewną Kalifornijką, która była z rodziny z Argentyny i Włoch. No i ona bardzo nie lubiła osób z tatuażami i nawet mnie pytała, czy ja jakieś mam. I jak powiedziałam, że nie, to była zadowolona. Tatuaże są rzeczywiście takim, jej rodzina taka dosyć prawicowa. Tatuaże są rzeczywiście symbolem buntu. Tatuaże od zawsze nosili najpierw wojownicy. Co prawda, oczywiście ta wizja Wikingów w serialu Wiking to są po prostu współcześni motocykliści, a nie Wikingowie. Wikingowie byli dandysami, ale rzeczywiście tatuaże mieli, ale dużo bardziej dyskretne niż takie, które są na tych filmach. Także nie wyglądali jak motocykliści, to byli dandysi. Wikingowie byli dandysami, byli bardzo zadbani i nie nosili najczęściej zarostu żadnego, nawet jeszcze przed chrystianizacją. Także to też nie jest tak, że chrystianizacja zaczęli golić brody, niczym Rosjanie przy reformach Piotra Wielkiego. Ale tatuaże tak, wojownicy rzeczywiście nosili tatuaże i faktycznie jest w nich coś takiego dziwnego, bo na przykład ja nie wiem, czy Biblia na przykład źle o tatuażach mówi, ale też nie ma kultury tatuaży w Biblii i w religiach monoteistycznych, a więc wnioskuję, że one są tak średnio, że one są takie widziane trochę jako takie magiczne coś, jako takie dziwne coś. Subkultury, które nosiły takie rzeczy, to żołnierze, więźniowie, artylerzyści. Tak swoją drogą, artylerzyści, ponieważ ognie piekielne były w ich, no oni się zajmowali parkiem artyleryjskim, to artylerzyści to była elita armii, oni musieli czytać, pisać i tak dalej. Często to byli ludzie bardzo wykształceni i ci artylerzyści, oni, ponieważ taka piekielna moc była pod ich pieczą, to ona, pieczona moc, właśnie pieczeństwo i bezpieczeństwo, to w takim razie oni często byli satanistami i nosili właśnie dziwne tatuaże też. Tatuaże i oni, piekielna moc, więc byli satanistami po prostu. Do tego nawiązuje się czasem w filmach i różnych produkcjach. Galernicy nosili tatuaże. Przy czym, co ciekawe, niektóre były takie na zasadzie, żeby ich oznaczyć, a inne były takie, żeby sobie dodać animuszu, niczym Yakuza to robi, prawda? Także Yakuza się tatuuje, żeby nigdy nie można się było ich wyprzeć. Dokładnie tak samo jak niemieckie sztafety ochronne, prawda? Waffen-SS i tak dalej. No, także więźniów się tatuowało i tak dalej. Także tatuaże stygmatyzują i przez to zawsze są takim tematem kontrowersyjnym. Tatuaże dobrze się miały w wielu kulturach pogańskich, na przykład w celtyckiej Anglii, przed atakiem Rzymian i tak dalej. Także one nas odwołują do innych kultur, gdzie masz konkretne części ciała zarezerwowane dla konkretnych bóstw też i tak dalej. Także nic dziwnego, że religie monoteistyczne niespecjalnie kochają, a jeżeli już, to jakaś tam malutka dziergnięta dziureczka na czole dla Allaha, powtarzam, nie mylić z tą czerwoną kropą hinduistyczną. To jest coś zupełnie innego. No i właśnie to, że taka oszczędność, jeżeli nawet, to bardzo oszczędnie. Także w naszych kulturach one zawsze mają taki trochę posmak czegoś na wpół zakazanego, dlatego można tym ludzie szokują.